Witam Państwa, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć na temat dwóch zwrotów. Whisky i whiskey. Oczywiście obydwie formy czytamy jako whisky. Natomiast kwestia historii, skąd się wzięły te dwa różne określenia i co one oznaczają. Bardzo często dociera do mnie informacja, że wyraz whisky jest zastrzeżona dla szkockiej whisky. Nic bardziej mylnego. Wyraz scotch whisky jest zastrzeżony dla szkockiej whisky, to się zgadza. Natomiast scotch whisky a whisky to są dwie oddzielne sprawy. Wyraz whisky spotkamy zarówno na whisky japońskiej, jak i tajwańskiej, jak i indyjskiej, jak i części amerykańskich, kanadyjskich i wielu, wielu innych z całego świata. Nasi sąsiedzi z dalszej północy, Szwedzi, też robią makmerę, na której jest wyraźnie napisany whisky. Skąd się wziął w związku z tym ta różnica w napisach? Na szkockich whisky i większości świata mamy napisane whisky przez KY. Natomiast na amerykańskich i na irlandzkich najczęściej mamy napisane whisky przez EY. Dlaczego? Jest kilka opinii na ten temat, natomiast one dziwnie zbiegają się z czasem prohibicji w Stanach Zjednoczonych. W czasach prohibicji bardzo wiele, bardzo podłych często, fałszowanych trunków w nielegalnych barach miała napis na sobie whisky przez KY. Natomiast w momencie, kiedy prohibicja się skończyła, legalne marki próbowały odróżnić się od często zatrutego alkoholu, jaki był sprzedawany w czasach prohibicji. Zaczęto w związku z tym stosować pewien drobny zabieg i przed KY wstawiać pomiędzy te dwie litery, wstawiać literkę E. Robili tak głównie Amerykanie, ponieważ to był ich rynek. Dlaczego więc jest taki napis też na irlandzkiej whisky? Z bardzo prostego powodu. Ponieważ Irlandia w tym czasie jeszcze jest gigantycznym potentatem whisky. Dzisiaj wydaje nam się to dziwne, ponieważ przy niewielkiej ilości destylarni w Irlandii Szkocja wygląda na mega giganta. Tylko że sytuacja w XIX i na początku XX wieku wyglądała dokładnie odwrotnie. To Irlandia produkowała dużo whisky i była głównym dostawcą whisky na rynek amerykański. Dlatego to ona poszła za tą szkołą EY, a nie Szkocja. I to jest najważniejsza zasada, dlaczego mamy whisky pisane przez KEY i whisky pisane przez KY. Dzięki, smacznego i do zobaczenia następnym razem.